co to jest akcja Zdrowa Gmina? Kiedy mówimy zdrowa gmina, to myślimy od razu zdrowi jej mieszkańcy. Miasto zależy na tym, żeby mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego prowadzili badania profilaktyczne, żeby się poddali temu cyklowi badań typu cytologiczne, mammograficzne i kolonoskopia. I brawa, proszę Państwa, to są nasze bity. Warto się badać profilaktycznie. Badanie profilaktyczne jest zawsze tańsze niż leczenie zaawansowanej choroby nowotworowej. Poza tym badając się, wykonując badania profilaktyczne, ja się upewniam, że jestem zdrowy, że nie rozpoczyna się u mnie żadna choroba. A jeśli nawet by się rozpoczęła, to we wczesnym stadium jestem w stanie się wyleczyć. I to badanie profilaktyczne może uratować Ciebie, proszę Pani, proszę Pana, ale pod warunkiem, że my się na to badanie zgłosimy, że dacie nam, lekarzom, szansę, żeby być zbadanym. Bo bez badań profilaktycznych nie ma medycyny, nie ma postępu. Niech się jeszcze chłopcy trochę uczą, dobra?